Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy w parafii świętej Faustyny Kowalskiej wszystkich parafian i gości. W sposób szczególny witamy koło 45 poronin imieniem Zofii Gracy przy Związku Podhalan. Dzisiaj będzie zbierana tylko jedna kolekta. Bóg zapłać za waszą ofiarność i życzliwość. Niech zmartwychwstały i miłosierny Pan wam wynagrodzi. Tak jak apostołowie spotkali Jezusa w drodze do Emaus, a potem poznali Go przy łamaniu chleba, a następnie w wieczerniku, kiedy pokazał im swoje ręce i nogi, tak i my otwieramy się dzisiaj na spotkanie z Jezusem, kiedy przyjdzie do nas w swoim boskim słowie i kiedy będzie następnie karmił nas swoim najdroższym ciałem. Niech to dzisiejsze spotkanie z Nim umocni naszą wiarę w Jego zmartwychwstanie. Mszę Świętą odprawi ksiądz proboszcz Tadeusz Dzieszko w następujących intencjach. Będziemy się modlić o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków koła 45 poronin przy Związku Podhalan w intencji Stanisława Bielańskiego w dniu urodzin, Marii, Mariana i Oli Flis, Władysława Pawlikowskiego, Jacka Staniszewskiego, Jolanty Szara, Zofii Szwajno z okazji urodzin, Władysława Startek, Tadeusza Pępek, Lucyny Jurkowskiej, Lucyny Kamińskiej, Jadwigi Paprockiej, Ireny i Franka Cebulskich, Kazimierza Kopeć z rodziną, Bogusi Sienkiewicz, Sławka Rosiaka, Andrzeja Maksiej, Renaty Skarżyńskiej, Danuty Jasińskiej z rodziną, Heleny Maksiej z rodziną, Teresy Omielan z rodziną, Krysi Benka Jasińskich z rodziną. W intencji dziękczynnej za 1058. rocznicę Chrztu Polski, a także o zakończenie wojen i o pokój na świecie oraz o miłosierdzie i zbawienie wieczne dla wszystkich zmarłych członków koła 45 poronin przy Związku Podhalan, Jana Pabian z intencji Janiny i Bronisława Marusarz, Anny, Stefana i Małgosi Sroka, Wiesława Kłosowskiego, Andrzeja Liszka w 30 dzień po śmierci, w intencji duszy pokutującej, Weroniki Łojek w 12 rocznicę śmierci, Józefa Walkosz, Wiatr w 10 rocznicę śmierci, Józefa Cebulskiego w 22 rocznicę śmierci, Józefa Sroka w 38 rocznicę śmierci, Józefa Kusper w 20 dzień po śmierci, Marii Parządka, Andrzeja Guńka, Marii Kusper w 7 dzień po śmierci, Antoniego Litwinko w 8 dzień po śmierci, Mirosława Rybak, Piotra Maćkowicz, Krzysztofa Bożenskiego, Władysławy Olszewskiej, Sylwii Pawlina, Jerzego Micun, Leonardy Micun, Mieczysława Micun, Franka Banachowskiego, Antoniego Maksiej, Antoniego Dzieszko, Józefa Jasińskiego, Bogusi Omielan, a także za świętej pamięci Stanisława i Janinę Rowińskich. Prośba do Matki Bożej o opiekę nad całą rodziną Rączkowskich oraz Budziszowskich i o zdrowie z intencji mamy. Również prośba do Serca Jezusowego i Matki Bożej o zdrowie brata Jana Gała, który jest w bardzo ciężkim stanie w Polsce, z intencji Marianny, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marcina z okazji urodzin oraz w intencji Bogu Wiadomej za zmarłych rodziców Heleny i Michała Kuruc oraz w intencji dziękczynnej z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej Dary Ducha Świętego dla Szymona z okazji 18 urodzin, w intencji dziękczynnej za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Beaty i Marka z rodziną w rocznicę ślubu i dla Marka z okazji urodzin. Zwycięzca śmierci piekła i szatana,
iskrą dnia trzeciego z rana. Naród niewierny tworzy się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Naród niewierny tworzy się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Ziemia się trzęsie, strach się z grobu miesza, na nią wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten bróżny został, Pan z martwych powstał. Alleluja. Patrzcie, tak mówi, grób się próżny został, Pan z martwych powstał. Ustąpcie od nas smutki i trosfale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje chwale. Ojcu swojemu już uczynił zadość, uczynił zadość, nam niesie radość. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Raz jeszcze witam wszystkich w trzecią niedzielę wielkanocną, w sposób szczególny koło numer 45 Poronin z panią prezeską, tutaj Zofią Bobek na czele i z wiceprezesem, panem doktorem Orawcem, właśnie znanym tu w całym Chicago, z całym zarządem. Wszystkich was witam i członków i tak dalej. Pozdrawiam tych, którzy nie są obecni, ponieważ msza święta jest nagrywana. Stąd też na pewno ci, którzy nie są obecni, będą mogli akurat też uczestniczyć czy przeżyć ją w późniejszym czasie. Czujcie się wszyscy, moi drodzy, powitani. Te wszystkie intencje i koła Poronin, i te intencje, które prosiliście, i te intencje ukryte w naszych sercach składamy dzisiaj na ołtarzu i przepraszamy naszego dobrego, miłosiernego, zmartwychwstałego Pana za wszystkie nasze grzechy. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz w chwale sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami.
Panie, który przygotowałeś dla nas wszystkich mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który płacisz grzech świata, zmiłuj się nad nami, który płacisz grzech świata, przyjmij błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości, spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr powiedział do ludu: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, wsławił sługę swego, Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawracajcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Oto Słowo Boże. Znieś ponad nami
światłość Twoją, Panie. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś grzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto Słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:
pokój wam. Zatrwożonym, wyleknionym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, ja mam. Przy tych słowach pokazał mi swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie, u Mojżesza, u proroków i psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Cóż, skoro witałem prezeskę i wiceprezesa, jeszcze została jedna wiceprezeska, więc nie można pominąć. Tak bardzo serdecznie też witamy wiceprezeskę Zofię Łukaszczyk. No właśnie, cały zarząd powitajmy. Jest was chyba 13 osób, tak gdybym próbował wszystkich po kolei, to na pewno bym popełnił błąd, ale czujcie się wszyscy powitani i nie tylko członkowie zarządu, ale również i członkowie koła numer 45 Poronin przy Związku Podhalam. Dzisiaj macie bardzo ważny dzień, stąd też jedna modlitwa powinna być o światło Ducha Świętego. No właśnie, bo jak wybory są, to potrzebne jest światło Ducha Świętego. Jak człowiek zdaje egzaminy, to potrzebne jest światło Ducha Świętego. Jak podejmuje ważną decyzję, to potrzebne jest światło Ducha Świętego. Nie tylko nasze osobiste zabiegi, ale przede wszystkim światło Ducha Świętego. I wtedy, moi drodzy, decyzje, które podejmujemy, są najlepsze, najmądrzejsze i przynoszą pożytek. Patrzymy na to, co się dzieje w świecie, czasami nas ogarnia trwoga i przerażenie. Tak, czy wybuchnie trzecia wojna światowa? Widzieliście, co się dzieje, ktoś z was ogląda telewizję, jak rakiety, drony z Iranu atakują Izrael. 99% zostało zestrzelonych, a gdyby nie było, a jak będzie następna eskadra, Ameryka włącza się do wojny, staje po stronie oczywiście Izraela. Więc czym to grozi dla świata? Dlatego też nam potrzebne jest zaufanie Panu Bogu i dzisiaj postarajmy się zawierzyć tych wszystkich, którzy podejmują jakże czasami głupie decyzje, które propchają nas do wojny. Patrzcie, tyle ludzi, tysiące dzieci, kobiet ginie w strefie Gazy, tych, które no może nikt w życiu nie trzymały broni w ręku, ale one giną. Ktoś powie, że my się bronimy, najeżdżając. Ale jak my coś powiemy na ten temat, to jest antysemityzm. Ja myślę, że tylko Pan Bóg nad tym wszystkim może czuwać i może to wszystko rozwiązać, dlatego też z zaufaniem my to powierzmy. Czasami możemy mieć wątpliwości w to wszystko, moi drodzy, i nawet zbawienie wieczne i życie wieczne. Jak na to wszystko patrzymy i wielu ludzi traci wiarę, wy tego nie uczyńcie. Pamiętam, jak chodziłem jeszcze do seminarium duchownego w Polsce na wykłady. Był taki profesor, Lucjan Namiot się nazywał. Może niektórzy, którzy tu siedzą, znali, bo świętej pamięci. Był takim znanym profesorem od prawa kanonicznego. Taki Bóg prawa kanonicznego znał na pamięć. Czasami mówił, a co tam na egzaminie, co tam było na 250 którejś stronie takim drobnym druczkiem na dole. On znał to wszystko na pamięć. Był świetnym profesorem, jeśli chodzi o prawo kościelne. I wtedy, moi drodzy,
wydarzyło się niesamowite zdarzenie w Sochaczewie. Kto z was wie, gdzie jest Sochaczew koło Warszawy? A może ktoś stamtąd pochodzi? Ktoś pochodzi z Sochaczewa? Pani pochodzi z Sochaczewa? No to pani teraz niech potwierdzi, to było dawno temu, ponad ile będzie, chyba 38 lat temu, jak nie więcej. Więc wszystkie gazety w Polsce pisały, może wy też czytaliście, były takie artykuły, co się dzieje w Sochaczewie. Co się dzieje w Sochaczewie? A wiecie, co się stało w Sochaczewie? Nie wiecie, 38 lat temu. Był ojciec rodziny, my czasami też przeżywamy różne pogrzeby, ktoś tam umiera, kogoś grzebiemy, ktoś młodszy, starszy. Właśnie popłaczemy trochę, wracamy dalej do życia, okryjemy się żałobą, żyjemy w tej żałobie, zastanawiamy się, czy to już wszystko się skończyło w tym grobie i tak dalej, czy coś rzeczywiście jest po śmierci. No Pan Jezus powiedział, no tak, Pan Jezus powiedział, ale to było tak dawno. Ale moi drodzy, to może rozwieje nasze wątpliwości. Dzisiaj z rana nie mogłem tematu rozwinąć, ale wy macie dużo czasu. Chyba koło Poronin nie ma, bo oni śpieszą się na wybory. Ale moi drodzy, o co chodzi? Zmarł ojciec rodziny i tego ojca pogrzebano. Została żona i trzy córki. I wyobraźcie sobie, w domu zaczęły się dziać dantejskie sceny. Wysuwały się szuflady, podnosiły się krzesła, drzwi się otwierały, waliło w tym domu, więc przyszedł ksiądz, poświęcił, nic nie pomogło. Zawiadomiono policję, policja przyszła, posprawdzali, nikogo nie ma. Sąsiedzi mówią, no my też nie wiemy, o co chodzi, a niektórzy mówili, no tak, zmarł ten ojciec, została żona, trzy córki, cztery kobiety w domu, może ktoś ich chce wykurzyć po prostu z tego domu. I postanowiono, że zaprosili tajną służbę, była kiedyś taka służba bezpieczeństwa w Polsce, nie wiem, teraz AB, kiedyś było SB. Zaproszono tą służbę. Wyobraźcie sobie, oni wysiedlili potajemnie tą żonę i córki z tego domu i zostali oni sami w ukryciu z ganami i czekali, co to będzie. Przeczekali jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, no nic się nie dzieje. Wyszli na próg tego domu, zapalili papieroska, jak to zwykle, no pewnie halucynacje. Doszli do wniosku mądrzy ludzie, wykształceni z tego SB, czy ABW, nie wiem, że nic się nie dzieje, po prostu jest zbiorowa halucynacja. Naukowcy zawsze mają wytłumaczenie naukowe. No więc zaburzenia wzroku i odczucia pod wpływem potężnego wstrząsu spowodowanego śmiercią ojca i męża. I tak kiedy stoją jeszcze i palą te papierosy, słyszą ogromny huk w tym domu. Wpadają do tego domu, wszystko jest do góry nogami. Powyciągane szuflady, poprzewracane meble, wszystko. W ułamku dokładnie prawie tych z minuty. No, wtedy dopiero się zaczęli zastanawiać. I o tym pisały gazety wtedy w Polsce. Tytuł był Co się dzieje w Sochaczewie? Pamiętam, jak na prawie kościelnym, ja pytam się tego słynnego profesora. Księże profesorze, jak będziemy księżmi? Takie pytania. Dzisiaj też ludzie zadają, ale do kleryków. Ale jak to wytłumaczyć to? Jak odpowiedzieć? Co się dzieje tak naprawdę? No i wtedy profesor powiedział, zamknijcie teraz książki. Wszyscy hura, nareszcie. Nie będzie nas piłował. Zamknęliśmy książki i rozpoczął się, moi drodzy, inny wykład, nie sprawa kościelnego. Więc profesor Lucjan Namiot, jako młody ksiądz, został skierowany do parafii, gdzie było chyba, był proboszcz, chyba trzech wikariuszy, dość duża parafia. No i cóż, kiedy siedzą po kolacji, jeszcze dyskutują sobie wieczorem, ktoś wali do drzwi. Tak opowiada ten profesor. Wpada kobieta zdyszana, mówi, proszę księży, ja późno wracam wieczorem z pracy i patrzę, w waszym kościele świecą się światła. Więc jak ciekawska kobieta mówi, dzisiaj postanowiłem popatrzeć przez dziurkę od klucza. I patrzę, kościół pusty, światła się świecą, ale przy ołtarzu stoi ksiądz i odprawia mszę świętą. A proboszcz mówi, ale poznała pani tego księdza? No nie, ale wszyscy nasi księża siedzą tu przy stole. Kościół jest zamknięty. No ja wiem, mówię, że zamknięty. Ja próbowałam wejść, ale nie można było. Proboszcz pięknie jej podziękował. Następnego dnia mówi do zakrystianina tak. Proszę pana, bierzemy latarki i idziemy wieczorem do kościoła. Ale proszę księdza, po co? Tajemnica.
Idziemy do kościoła, przyszli, siedli w pierwszej ławce, siedzą już pół godziny, cisza. Zakrystianin mówi, ale proszę księdza, ale po co my tu siedzimy? Siedź cicho, zobaczymy. Musimy odkryć jedną ważną sprawę. No i tak siedzą, koło godziny czasu, wreszcie zapalają się światła, świece zapalają się przy ołtarzu i wchodzi zakrysty z kielichem, idzie ksiądz, którego nie znał ani zakrystianin, ani proboszcz. W ogóle nie zwracał na nich uwagi, podszedł do ołtarza, całował ołtarz, rozpoczął mszę świętą. Mówi, włosy nam stanęły dęba. No ale później, mówi, przyzwyczailiśmy się. Nawet odpowiadaliśmy temu księdzu podczas mszy świętej, a następnie, kiedy msza się skończyła, ksiądz zabrał wszystko, nie zwracał na nich uwagi, wszedł do zakrystii, drzwi się zatrzasły, wszystko zgasło. Proboszcz do zakrystianina mówi, a teraz włączamy te latarki i idziemy do zakrystii. A zakrystianin mówi, za żadną cenę. Ja do zakrystii nie idę. Jak ksiądz chce, to niech ksiądz idzie. Ja już jestem gotowy wiać w tym momencie. W każdym bądź razie weszli jakoś tam, proboszcz go przekonał do zakrystii. Oczywiście wszystko stało na swoim miejscu. Proboszcz zaczął sprawdzać księgi parafialne i odkrył, że jego poprzednik zmarł nagle na zawał serca. I zostawił chyba ponad 25 mszy świętych, intencji mszalnych za dusze w czystu cierpiące, nieodprawionych. Wezwał swoich wikariuszy i mówi, księża, dzisiaj uczestniczyłem, wczoraj uczestniczyłem, mówi, we mszy świętej odprawianej przez księdza, który był moim poprzednikiem. Księża, jak to możliwe? Powiedział całą historię, mówi, od dzisiaj my odprawimy te intencje, których on nie zdąży. Więcej już się to nie powtórzyło. Mówię, moi drodzy, o tym, żeby może utwierdzić waszą wiarę, jeśli ona jest słaba, że ze śmiercią wszystko się nie kończy. Oczywiście nie był to ksiądz, który zmartwychwstał. Na pewno przyszedł w innej formie. Dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy świadkami, Ewangelia nam, święty Łukasza powiada, święty Łukasz pisał dla Greków, a Grecy nie wierzyli w zmartwychwstanie, oni wierzyli w nieśmiertelność duszy, więc on podaje cztery argumenty, że Chrystus jednak zmartwychwstał. Tak, my czasami zachowujemy się tak jak apostołowie, którzy byli w wieczerniku, wystraszeni. Przede wszystkim my tutaj potrafimy się bać. Ale najważniejszą jest rzecz, że ten strach nas zmobilizował do czegoś dobrego. Apostołowie byli wystraszeni. No i co się dzieje, kiedy są zaryglowani w tym wieczerniku? Puka ktoś. Otwierają drzwi, patrzą. Kleofas wraca i drugi uczeń, ci, którzy uciekli do Emaus, w środku praktycznie nocy powrócili. I co mówią? Widzieliśmy Jezusa, szedł z nami. Nie poznaliśmy Go początkowo, ale kiedy zasiedliśmy do stołu, poznaliśmy Go przy łamaniu chleba, ale On zniknął później na naszych oczach. I tak dyskutują, czy ten Pan Jezus zmartwychwstał, czy Duch się ukazywał. Są ciągle wystraszeni. Mimo drzwi zamkniętych wchodzi Jezus i pozdrawia ich słowami pokój wam. Czy ten, myślicie, pokój od razu spoczął w ich sercach? No myślę, że nie. Pewnie byli jeszcze bardziej wystraszeni. Naprawdę nie wiedzieli, czy to jest Duch, czy to jest prawdziwy Jezus, czy tylko przed ich nastraszyć. Ale właśnie, Łukasz mówi o tych czterech argumentach dzisiejszej Ewangelii, które przekonały apostołów i nas powinny przekonać, że to było prawdziwe zmartwychwstanie. Pierwszy argument. Mój Pan Jezus, popatrzcie na moje ręce i nogi. No ale cóż, wzrok może czasami zawodzić. To Pan Jezus mówi, teraz dotknijcie mnie. Duch nie ma kości, nie ma ciała, a ja mam. Trzeci argument. Dajcie coś do zjedzenia, przecież duch nie je. Dostaje kawałek ryby. Na ich oczach spożywa ten kawałek ryby. I czwarty argument. Pan Jezus mówi, przekonuje ich, że pisma musiały się spełnić. To, co powiedziane było przez proroków, przez Mojżesza, to musiało się spełnić. I to się spełniło właśnie w jego życiu. Tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Moi drodzy, tak przekonał tych apostołów, oni tak mocno uwierzyli, że rzeczywiście, zgodnie z jego nakazem, idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I poszli, wierząc, dzieląc się tą wiarą, do tego stopnia, że oddali swoje życie, z wyjątkiem świętego Jana, który nam był świadkiem najdłużej na tej ziemi. Napisał piękną, piękną księgę objawienia. Człowiek, moi drodzy, który nie ma wiary, na pewno nie będzie takim mocnym świadkiem. I dlatego też, moi drodzy, my trwamy i tyle ludzi dookoła świata w tej pięknej wierze. I nigdy tej wiary, moi drodzy, nie utraćcie. Ponieważ to jest światło, które nam oświeca mroki ciemności tu w życiu i w życiu, kiedy ono się rozpocznie po śmierci, kiedy przekroczymy tą bramę, a każdy będzie musiał tą bramę przekroczyć. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj, Polacy na całym świecie, ci, którzy pamiętają, obchodzą 1058. rocznicę Chrztu Polski. 14 kwietnia, tak się przyjęło, 966 roku. Mieszko I, pierwszy władca Polski, podejmuje decyzję, że pogańska Polska stanie się chrześcijańska. Otwiera drzwi na oścież, na Chrystusa, na wiarę, również na Europę. Ale co ta Europa dzisiaj robi, moi drodzy, po 1058 latach z Polską? Co sami Polacy robią w tej Polsce? Co się dzieje, moi drodzy, w ogóle na świecie? To aż przeraża człowieka. Popatrzcie, za naszą granicą wschodnią wojna. W Ziemi Świętej wojna. Iran atakuje Izrael. Izrael atakuje ambasadę w Damaszku irańską. Zapowiada się, moi drodzy, naprawdę źle. A Polacy w parlamencie dyskutują, kiedy zabić to dziecko. Czy przed 12 miesiącem, czy po 12 miesiącu? Czy już naprawdę ludzie oszaleli? Czy ci Polacy, jak mówią nasi wschodni sąsiedzi, zeszli z uma? Czy zeszli naprawdę na taką durną drogę? Czy naprawdę Pan Bóg nam jest niepotrzebny? Czy my sami we wszystkim możemy sobie poradzić? Na pewno nie. Moi drodzy, często patrzę na młodych ludzi, którzy właśnie tak się zachowują, jak ci opętani w parlamencie polskim. To są opętani, to jest totalne opętanie jakieś, naprawdę szaleństwo. Patrzę na młodych ludzi, którzy też tak... Jestem mocarzem, Pana Boga nie potrzebuję, sam sobie poradzę, mam pieniądze, jestem wykształcony, zdolny i tak dalej. I przychodzi choroba, z tego mocarza staje się takie małe kurczątko, powoli umierające. Wtedy składa ręce, Boziu, pomóż mi, Boziu, pomóż mi. Gratuluję wam, poronianie, tak mogę powiedzieć o was, waszej wiary, waszej miłości Boga, przywiązania do Kościoła. Właśnie przed mszą świętą tutaj pan doktor Orawiec przyniósł mi piękną figurkę matki, tej świętej Faustyny Kowalskiej, którą przywiózł Łagiewnik. Co prawda malutka, no właśnie, ale piękna, Bóg zapłać za to. Więc wasza wiara, moi drodzy, wasze przywiązanie do Boga i Kościoła jest piękne. Dajcie piękny przykład tym wszystkim, którzy od Boga i Kościoła odchodzą. Módlmy się, moi drodzy. Módlmy się za cały polski naród, tą 1058. rocznicę Chrztu Polski, abyśmy dzięki Jego łasce, bo to wszystko dzieje się dzięki Jego łasce, wszyscy pozostali wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Amen. Teraz złóżmy wyznanie wiary, a zatem pytam każdego z was. Czy wyrzeka się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, by cię grzech nie opanował? Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Przychodząc do domu Bożego, by wspólnie wielbić naszego Ojca i dziękować za wszystkie lata działalności Koła Poronin, dziękować za wszystkie łaski, które my tu otrzymujemy od Pana Boga w naszym codziennym życiu, radować się Jego darami, dzielić się Jego darami. Módlmy się wspólnie, przedstawiając Mu z wiarą wszystkie nasze prośby. Proszę bardzo. Módlmy się za cały Kościół Święty, szczególnie Ojca Świętego Franciszka i wszystkich jego duszpasterzy, aby byli dla całego Kościoła znakiem jedności i ofiarnej miłości w służbie Ewangelii. Tobie pięknie pytamy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za koło numer 45 Poronin, jego zarząd z prezes Zofią Ustupską-Bobak, naszego kapelana księdza Roberta Łojka i wszystkich jego członków, aby ich zaangażowanie w jego działalność głosiło współczesnemu światu piękno chrześcijańskich wartości i kultury góralskiej. Tobie pięknie pytamy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Związek Podhalan Ameryki Północnej, aby na tej ziemi jednoczył wszystkich górali w jednej wierze i miłości oraz w pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów podhalańskich. Tobie pięknie pytamy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich członków koła numer 45 Poronin i ich rodziny. Niech Pan Bóg błogosławi żywym jego członkom, a zmarłych prowadzi do królestwa, do swojego królestwa. Tobie pięknie pytamy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych i cierpiących, szczególnie za członków koła numer 45 Poronin, aby ofiara ich cierpienia, łączona z Chrystusową ofiarą krzyża, wypraszała potrzebne im łaski i Boże miłosierdzie dla nas wszystkich. Tobie pięknie pytamy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, za nasze rodziny, żeby jednoczyły się we wzajemnej miłości, zrozumieniu i wspólnej modlitwie, abyśmy świadczyli o wierności swoich chrześcijańskich korzeni, umiłowaniu tradycji ojców i wzrastaniu w prawdzie. Tobie pięknie pytamy, wysłuchaj nas, Panie. I zakończymy modlitwą poświęcenia tego obrazu świętej Marii Magdaleny, patronki parafii w Poroninie, który ten obraz został podarowany przez Związek Podhalan Oddział Poronin dla koła numer 45 przy Związku Podhalan imieniem Zofii Gracy.
dzięki tu staraniom prezeski, więc prosimy Cię, Panie, ześlij Twoje błogosławieństwo na ten obraz świętej Maryi Magdaleny, która z grzesznicy przerodziła się w tą, która głosiła Twoje imię, dzięki której nawróciła się cała Prowansja, później Francja cała, dzięki łasce, którą zlałeś, Panie, do jej życia i przemieniłeś jej życie, przemienię również przez jej wstawiennictwo nas tu obecnych, a szczególnie koło numer 45 Poronim. Daj im tę łaskę, której udzieliłeś świętej Maryi Magdalenie, której obraz dzisiaj poświęcamy. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na ten obraz, pozostanie na zawsze. Amen. Amen. Przynosi teraz dary ofiarne. Wam Bóg zapłać za wszystkie ofiary, które składacie. W kolekcie dzisiaj jest dobra wiadomość, jest tylko jedna kolekta. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie, bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja, bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Szęci skała, na grobę Pana się zdała. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja, na nic strasznie. Część skała na grobę alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy
się w Nim i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. I radujmy się. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Módlcie się, siostry, bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do takiego wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim, górem serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępy, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idziesz w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje,
które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym kardynałem Błażejem, biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętą Faustyną Kowalską, świętą Janą de Chantal, świętym Kamilem, świętym Janem Pawłem II, świętą Marią Magdaleną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się teraz we wszystkich intencjach, odmawiając wspólnie tę modlitwę, której nauczył nas sam Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański nie zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie teraz znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niechaj nas strzegą na życie wieczne.
kiedy my się zeszli przed Twoim obrazem. Kiedy my się zeszli przed Twoim obrazem, to se zaśpiewajmy Matce Boskiej razem. Hej, Matce Boskiej razem. Nasza Matko Bosko, prowadź nas ku chwale. Nasza Matko Boska, prowadź nas ku chwale. Będziemy Cię wielbić tu w Twoim Kościele. Hej, tu w Twoim Kościele. Oddaję się Tobie, oj ludźmierska Pani. Oddaję się Tobie, o ludźmierska Pani. Zostań zawsze przy nas między góralami. Hej, między góralami. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud Twój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Siądźcie, nie wiem, czy będzie prezeska przemawiała, w każdym bądź razie krótkie ogłoszenia podam, że we wtorek jest całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólna koronka o godzinie 3:00, zakończenie o godzinie 7:00, mszą świętą. Zapraszamy oczywiście i na koronkę, i na mszę świętą. Grupa aktorska przy Kole Bukowina Tatrzańska ze wsparciem Polskiego Klubu Świętej Faustyny zaprasza dzisiaj bezpośrednio po tej mszy świętej do naszej sali World Hall, sali gimnastycznej, gdzie już wszystko jest przygotowane. I krzesła, i scena, i aktorzy, wszystko jest w pogotowiu na sztukę, komedię w trzech aktach, Chory z urojenia po góralsku, więc bilety wstępu można nabyć przy wejściu na salę. Jeśli ktoś nie ma dzieci, do lat 12 mają wstęp za darmo. Ja też zapraszam wraz z biurem Rec Travel na pielgrzymkowy, piękny, 10-dniowy wyjazd do Kanady. Program jest bardzo bogaty. Można programy otrzymać w zakrystii. Wyjazd jest 26 sierpnia.
Nasza parafialna święconka z dobrym jedzeniem, koronowana przez Polski Klub, będzie miała miejsce w niedzielę 28 kwietnia po mszy świętej, godzinie 12:30 po południu w sali też World Hall. Bilety w cenie tylko $15 od osoby można nabyć przy wejściu głównym albo w zakrystii. Woda święcona w buteleczkach jest też do nabycia przy wyjściach kościelnych. Tam jest samoobsługa. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty, które składacie do skarbonki przy wejściu głównym. Obrazy Jezusa Miłosiernego do ustawienia w ogrodzie, większe, mniejsze, można nabyć w zakrystii na plebanii. W następnym tygodniu będzie zbierana druga kolekta na utrzymanie budynków parafialnych. Wychodząc z kościoła, zabierzcie ze sobą biuletyn, tam dotrzymacie resztę. Nie będziemy czytać biuletynu na mszy świętej. Pani prezeska mówi czy nie mówi? Mówi. Prosimy bardzo. A wtedy będzie dopiero błogosławieństwo, więc na pewno zaprosi was też na jedzenie i na zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 12 lat chyba jest już prezeską. No to piękny czas działalności. Także zobaczymy, co dzisiaj to zebranie wykaże. W każdym razie pozdrówcie waszego kapelana, księdza Roberta Łojka. Był kiedyś moim wikariuszem. Dzisiaj jest proboszczem w parafii świętej Konstancji, gdzie ja byłem grubo ponad 20 lat. Także nie było go dzisiaj tutaj z nami, bo jest zajęty, ale na pewno będzie na zebraniu, więc proszę go pozdrowić. Już słuchamy panią prezes. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam serdecznie wszystkich na uroczystej mszy świętej, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za zdrowie i łaski. Z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla członków koła Poronii 45 oraz ich rodzin. Dziękuję księdzu kanonikowi Tadeuszowi Dzieszko, proboszczowi parafii świętej Faustyny za odprawienie mszy, za piękną homilię oraz za udostępnienie nam tej przepięknej świątyni. Wielkie Bóg zapłoć. Pozdrawiam naszego kapelana koła Poronin, księdza Roberta Łojka. Jak już tu ksiądz wspomniał, że po prostu nie mógł dziś przyjść na tą mszę, bo jest zajęty w swojej też parafii, no i tak to wyszło. Ale będziemy się później z nim widzieć. Także też go pozdrawiam serdecznie. Dziękuję organiście i naszemu członkowi koła Poronin, Adamowi Trzebunia, naszemu wspaniałemu muzykantowi, prymiście, za to piękne dzisiejsze granie na chórze. Adaś, dziękujemy i panie Witku, panu też dziękujemy. Dziękuję ministrantom, że uczestniczyli i służyli do mszy. Dziękuję naszemu całemu zarządowi i członkom koła Poronin za ufundowanie darów i że nieśli do ołtarza. Wielkie Bóg zapłoć. Dziękuję panu naszemu Edwardowi Helegda za zrobienie zdjęć i uwiecznienie naszej uroczystości. Teraz jeszcze chciałam właśnie powiedzieć na temat tego naszego obrazu, który właśnie dzisiaj myśmy poświęcali. Specjalne podziękowanie kieruję do Związku Podhalan Oddział Poronin z prezesem Bronisławem Chowańcem Lejczykiem za to, że dostaliśmy w prezencie od nich przepiękny obraz świętej Maryi Magdaleny, patronki kościoła parafii Poronin. Wielkie Bóg zapłoć całemu zarządowi Oddział Poronin i członkom za ten przepiękny obraz. Po mszy zapraszam członków koła Poronin, ich rodziny, sympatyków naszego koła i chętnych, którzy by chcieli wstąpić w nasze szeregi. Zapraszam do Domu Podhalan na dalsze świętowanie i mamy tam właśnie wybory dzisiaj, jak co roku. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pięknie. Zofia Ustupska-Bobak, prezeska od 12 lat. Koła, które działa 37 lat. Brawo wielkie dla pani prezes. Pan doktor innym razem będzie przemawiał, doszedł do wniosku, że nie, może przyćmić prezeski.
Także zapłać serdeczny. Ale myślę, że jeszcze jedno zdanie tylko powiem, że panią Halinę Macurę dzisiaj wpisujemy do chóru świętego Jana Pawła II. Tak pięknie śpiewa. Szkoda, żeby taki głos się marnował. A pani Zofia Ustupska-Bobak już śpiewa w tym chórze. To myślę, że wpłynie na swojego członka klubu. Koła, żeby też przyszła. Będziemy bardzo się cieszyli. Organista, co ty na to? Organista tak pokazuje. Bez przesłuchania. Przesłuchanie publicznie się odbyło, organista zatwierdził. Także dzięki serdecznie. Pan wszystkim błogosławi. Życzę pięknego tygodnia, pięknej niedzieli. Korzystajmy z tej dobrej pogody. No cóż, niektórzy będą w domu pod halan, niektórzy będą na sali rozrywkowo słuchali, podziwiali aktorów. Więc zapraszamy ci, którzy nie śpieszą się do domu, to warto przyjść, bo to jest ostatnia okazja, żeby wziąć udział w tym pięknym spektaklu, w trzech aktach tej pięknej komedii Chory z urojenia po góralsku. Zapraszamy. Powstańcie na błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem moim. Niech nas wszystkich tutaj obecnych koło Poronin i wszystkich, za których modliliśmy się, błogosławi, szczerze i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie, ofiara spełniona. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Zapraszamy na zdjęcie wspólne. Jeszcze będzie wspólne zdjęcie. Zaśpiewamy Boże coś Polskie w narocznicę chrztu. Boże coś Polskie przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, co się osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które wygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosi łakanie ojczyznę wolną.
tak?